Garbusek na ukleje. I nic dodać, nic ująć. Wędkujemy, obawiamy na uklejkę. Naszą miejscówkę. I tak to mniej więcej wygląda, czyli siema tupeza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, jest późno, bo późno, ale rybki dopisują, czyli niewielkie okonki. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 11.46, 27 października, godzina 11.46 i posiedzimy do południa. Zobaczymy co i jak, więc zapraszam wszystkich Państwa na najnowszy film w moim udziałem. Taki szybki wypad z żywczykami, czyli nieduża ukleja, którą było ciężko złapać na podrywkę. I teraz zakładamy na żywca, bo płotka ma wymiar ochronny od tego roku 15 cm, więc za okoniem nie będziemy dużej płotki zakładać, więc dlatego parę godzin zaszło, zanim nałapałem uklejek. No i teraz połowimy trochę na spławik za zębatym albo pasiakiem. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy co i jak. Okoniki dopisują, a to na czerwonego robaka, a to na uklejkę. Czyli jak widzicie, uklejka nie ma wymiaru ochronnego, więc zakładamy uklejkę
i wędkujemy. Mam trzy wędki, jedną zapasową, ale na dwie tylko wędkuję, więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli uklejka, tak aby wszystko było na legalu. Okej. Uklejka, a tutaj na drugiej łowię sobie na spławik i na czerwone robaczki. I miejmy nadzieję, że coś fajnego się złowi. Taki wypad na tą miejscówkę. I jak mówię, kilka godzinek wędkowania. Więc zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Okej. Wędki mam. Jedną bolonkę, dwie najnowsze Shimano. I tak mówię, na zmianę przerzucam. Nowe nabytki, czyli Shimano Alivio, długość 3,30 oraz ta druga, którą zarzuciłem, jest 3,60. Też to samo, tylko krótsza, dłuższa o 30 cm. I postawiłem na uklejkę. Zakładamy robaka czerwonego i wędkujemy dalej. Baja, wędkujemy. Jakaś zabawa jest. I tak to mniej więcej wygląda. Robaczki kończą się, ale jakieś okonki biorą. Czekamy na coś większego. Nie wcięło się. A teraz jest garbus. Och. Zaraz żywcówkę zmienię. I założymy, jest pławik, jest, założymy taki na robaczka, widzicie, jeszcze mu wisi, ale oddaj robaczka, oddaj. I zaraz zmienię uklejkę na żywszą, bo uklejka kilka rzutów i szybko pada. Uklejka nie jest tak po prostu mocna jak płotka, szybciej pada. Więc trzeba częściej zmieniać te uklejki. Za chwilę, ale najpierw założę robaka i zarzucę jeszcze raz tam. Zarzut. No i czekam na kolejnego garbuska. Ach, nie wciął się. Tamten spławik jest, jest. Na żywca, na uklejkę. Nic, nic, jeden okoń, jak widzieliście, największy i przeważnie czerwony robak. Daje jakieś tam rybki.
ale zaraz zmienię uklejkę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc ciepło, ciepło, drodzy Państwo. Ściągnę. Zmniejszę trochę grunt może. Widzicie, uklejka jeszcze żywa, ale założymy świeżą. Zmniejszę grunt trochę. I założymy świeżą uklejkę. Dobrze. Ok. Płotki by były lepsze, ale tak jak mówię, okres zrobili wymiar ochronny płotki 15 cm, więc musimy zakładać uklejki. Ok, i ukleja mniejszy grunt pójdzie tutaj teraz. Niech sobie stoi, a my przerzucamy dalej na robaczka i zobaczymy, czy znów jakiś ładny okoń weźmie na uklejkę. Czy tylko te maluszki, które obławiamy na czerwonego robaka. Taki maluszek. Wędkujemy dalej. A więc tak, robaki pomału się czerwone kończą. Żywczyk, widzicie, ściągnęłem cała uklejka nienaruszona. Nic nie skubię na żywczyka. Jeden ten największy dzisiaj okoń, a przeważnie czerwony robak dawał rybki. No ale jeszcze łowimy na te czerwone robaki, posiedzimy, powędkujemy, zmienię rybkę na świeżą uklejkę. Ciut mniejszą, podniosę grunt i zobaczymy, może coś się trafi. Pomału, tak mówię, robaki się kończą, ale garbuski niewielkie dopisują. Co z tego, jak przeważnie robak czerwony i nic poza tym. Na ukleję jeden okoń największy i tak na razie zostaje, ale czekam, dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc może skusi się jakiś szczupaczek, nieduży okoń na tą niedużą uklejkę. Zakładamy robactwo czerwonego i rzucam z powrotem za pasiakiem. Kolejny. I wędkujemy. I wędkujemy cały czas, dopóki się robaki nie skończą. Już na połówki robaków zakładam, bo niedługo będziemy kończyć, bo naprawdę mało w tej paczce tych robaków, a niedużo konie pykają na czerwonego. Spadł. Ale tak, widzicie, nieduże te ogryzki. Okej.
robaczki się skończyły, więc drodzy Państwo, jedną już ściągnę. Jeszcze pół godziny mamy wędkowania, pojedziemy wcześniej, słonko jeszcze wysoko, ale tak jak mówię, robaki się skończyły i teraz czas jechać. Dużo brań było, okoni, sporo ryb spadło, połówki zakładałem i widzicie, trójeczki, jedna paczka była po prostu za mało, jedna paczka była za mało, tak jak mówię, dużo poszło, sporo spadło, później nakładałem połówki i taka dendrobena trójeczka, która dzisiaj przyniosła jakieś rybki, więc pół godziny mamy jeszcze wędkowania, już pomału ściągnę, spakuję się i pomalutku będziemy kończyć. No i dobra, dwie wędki złożone, tak jak mówię, Avillo 360 i 330, dwie wędeczki, do tego kowrotki 4000 rozmiar i tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście tam trzecia bolonka, siateczka wyschła i tak to mniej więcej wyglądało przy dzisiejszym wędkowaniu. Żywczyki, uklejki, kilka sztuk udało się na podrywkę złapać. No i dużo było płotek niewymiarowych, małych. Płotka lepiej by się spisała, ale od tego sezonu jest wymiar ochronny płoci 15 cm, więc nie możemy mniejszej zakładać, a szkoda. No i czerwony robak dawał dzisiaj jakieś rybki i tak to mniej więcej wyglądało. Jeszcze mamy z 20 minut i może jakąś rybę na zakończenie wyhaczymy. I tak to leciało w ten środowy dzionek. Więc okej. Dobra. Więc drodzy Państwo, kończymy pomału tą imprezę. Leciał tak, pokazałem. Nic dodać, nic ująć. Skończyły się robaki, jedziemy na Kielce, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić na bieżąco, dzwoneczek. I łapka. Niech to idzie dalej świat. Czym więcej łapek, tym więcej ludzi to zobaczy. Dostępność będzie większa. Więc narka. Jedziemy na Kielce. Cześć. Do następnego, drodzy widzowie.